jak delikatnie nam się rozpoczyna ta wieczorna audycja. Witam bardzo serdecznie w pierwszej godzinie naszego spotkania Wyjdźcie z garażu. I wcale to nie oznacza, że to będzie takie spokojne i ciche i przyjemne spotkanie. Przyjemne będzie na pewno, czy nie? Na pewno będzie przyjemne i na pewno będzie niespokojne. No to nastrój jest taki wyjątkowo spokojny. Właśnie powiedzieliście to takimi spokojnymi głosami, że aż nie wierzę. Herc Klekot, zespół jest tu u nas, jak się dowiedziałem, nie po raz pierwszy. Potwierdzacie się za przepraszam. Nie wiem, czy Herc Klekot nie po raz pierwszy, słuchaj. Herc Klekot jest w tym studiu po raz pierwszy. No 4 lata temu byliśmy w tym składzie pod nazwą Festiwal Muzyki Muzycznej. Powitajmy ich brawami. I ten skład różni się od Herc Klekot, że w festiwalu był jeszcze Grzegorz Kac Kozioł, który obecnie... Leczy kaca i udziela się w zespole również w cieszyńskiej formacji Rastafajrant. Oraz na gitarze grał Zachariasz, Harry, Szerszeń, Więzik, który udziela się w tej chwili w formacji DOTS. D-O-T-S. Z Bielska Białej. No a w Herc Klekot, oprócz naszej trójki, czyli Xana, WIT i mnie, czyli Rzemły, jest jeszcze kto? AD, którego dzisiaj nie ma z nami i go pozdrawiamy serdecznie i przypominamy o jutrzejszej próbie o godzinie 20. Tam gdzie zawsze. Do 23.30. A i chciałbym też nadmienić, bo tutaj kolega z racji tego, że chociaż to też dziwne, że zapomniał o jednym z ważnych członków, który już z nami nie gra, Kazuyoshi Yamaha, którego też serdecznie pozdrawiamy, obecnie przebywa na emeryturze w Czerwonych Leszczynach. Tak, japoński multiinstrumentalista Kazuyoshi Yamaha. Pozdrawiamy. Sakarayama. Dzisiaj coś czuję, że będę miał tutaj mało pracy, tak więc ja się wygodnie rozsiadam i tak naprawdę wiedzcie, że ta antena przez najbliższą godzinę jest wasza w całości i waszej muzyki i waszych opowieści, tak więc nie musimy snuć niczego wedle żadnego tutaj scenariusza, którego nie ma, tylko po prostu płyniemy sobie w dowolnym kierunku, dryfujemy. Panowie, to co się zmieniło od tych 4 lat? Oprócz składu oczywiście, który już, jak wiemy, dość mocno się zmienił. Słuchaj, zmienialiśmy skarpetki, buty. Mamy trochę inne ciuszki. Salę próg zmieniliśmy. Mieliśmy salę próg. No widać, że macie lepsze ciuszki, to znaczy, że się powodzi. Tak, no ja akurat mam same markowe, dzisiaj też. Szkoda, że tego nie widać, że nie jesteśmy w telewizji, ale faktycznie. Ale przyznam, że już tam na fejsie wszystko oznaczam, więc tak? Zobaczymy. Hashtag Converse będzie. No to się spokojnie. Wyda się, że się mijam z prawdą. Ale to nic Magia takiego. Radia. Pytałeś, co się zmieniło. No w sumie patrz, w gruncie rzeczy to zasadnicza rzecz się nie zmieniła, bo w dalszym ciągu siedzimy w garażu, jak to ta audycja się nazywa. No ale miejmy nadzieję, że to już takie ostatki siedzenia w garażu, w szafie. No słuchaj, no prawda jest taka, że w sumie od tego czasu to nie zmieniły się tylko numery, nie? I główny trzon zespołu, który tutaj siedzi, ale zmieniliśmy też koncepcję całego zespołu. Już nie jest to Festiwal Muzyki Muzycznej, a po prostu pełnoprawny, zajebisty zespół. Tak, zajebisty. Chciałbym jeszcze tu powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, bo tego nie słychać w radiu, ale my jesteśmy Herc Klekot i to się pisze osobno, to są dwa słowa. Herc Klekot i Herc się pisze przez TZ. Zresztą zawsze, jak będziemy przedstawiani, powinno się tak powiedzieć od razu, czyli Herc Klekot, pisane oddzielnie i przez TZ, bo tego nie słychać, szczególnie w radiu. W nawiasie powinno być dopisywane. Szczególnie w radiu. Dobrze, to teraz szczególnie tutaj w Radiu Egida, w audycji Wyjdźcie z garażu, mówię, że moimi dzisiejszymi gośćmi są Herc Klekot, pisani osobno przez TZ, no a teraz wysłuchamy waszego drugiego już numeru, no bo zaczęliśmy od tego otwierającego waszą płytę. Tak, to ten drugi, o którym wspomniałeś, to jest wedle mojego osobistego rankingu nasz największy przebój. Jest to Jak się nie zakochać, tak? Dokładnie tak. Ale to każdy sobie może robić ranking, jaki chce. Tak, to jest na moim pierwszym miejscu. Ja słyszałem poza anteną, że praktycznie do każdego kawałka jest tu jakaś głębsza i rozbudowana historia, czy to prawda? Nie, to można byłoby kilka tomów napisać, 8 tomów, nie? Więc proponuję, panie redaktorze, zapuścić po prostu pioseneczkę, a potem o niej opowiemy. Wedle życzenia, to wy tutaj dzisiaj zawiadujecie. Tak więc Herc Klekot, osobno pisane przez TZ, jak się nie zakochać. Herc Klekot. No i się zakochałem. Zakochaliście się w tym numerze? Tak, ja jestem zakochany w tej piosence, tak jak powiedziałem, to jest moja ulubiona piosenka zespołu Herc Klekot. Jestem z niej dumny, że ją stworzyliśmy, że ją gramy i to też widać na koncertach, że ona się podoba najbardziej. No. Znaczy najbardziej, no może nie, może stać, wstawać w szranki. Stoi na pudle, nie? Tak, no na pewno. Tak się szwagrowi spodobała ta piosenka, że 2 razy ją nagrywaliśmy. Nagrywaliśmy ją 2 razy i co ciekawe... My nagramy jeszcze pewnie 2. Najciekawsze jest to, że w pierwotnej wersji ta piosenka miała 3 wersje, takie 3 puenty jakoby. Traktująca o różnych odmianach miłości. Pierwsza to była miłość heteroseksualna, druga homoseksualna i trzecia... Nie, Zostaje pinie, biseksualna. Nie, a trzecia była, nawet nie pamiętam, ale taka chyba uniwersalna i teraz już funkcjonuje uniwersalna taka wersja. Każdy może sobie podłożyć swojego partnera. No i wszyscy są zadowoleni, myślę.
No dobrze, mieliśmy chyba od tego rozpocząć, ale trochę nam się to obsunęło, jakkolwiek to brzmi, od konkursu, no bo widzę tam na stole już aż prosi się, żeby coś porozdawać. Przynieśliście ze sobą swój debiut? Tak, jest to nasz debiutancki album pod nazwą Największe przeboje. Wcale to nie jest jakaś przewrotność, po prostu na tej płycie znajdują się nasze największe przeboje. Jest ich, z tego co tu widzę, 8. No to tak. Trzeba teraz chyba coś wykombinować, żeby to nie było takie łatwe, że każdy może tą płytkę dostać i dorwać. Musimy coś skomplikować. Tak podpowiadam, zgodnie tylko, że komplikujemy. Zgodnie z facebookową tradycją, przede wszystkim każdy, kto chce wygrać płytę Herzkla jako Największe przeboje, musi polubić i udostępnić post, tak? Ten, który tutaj teraz na Facebooka przed chwileczką wysłaliśmy. Tak, Wiktorze? Czy aby na pewno? Czy masz na myśli ten post na profilu Wyjdźcie z garażu? Wyjdźcie z szafy. Tak. Czy ten post trzeba udostępnić? Tak, Jakubie. A więc, no bo mieliśmy coś innego w planie, no ale okej. Okay. Czyli, żeby wygrać płytę Największe przeboje zespołu Herzklekot, oczywiście z autografami i dodatkowo z numerami telefonu z numerami telefonów naszych i redaktora Łukasza, co trzeba zrobić? Udostępnić ten post, Wyjdźcie z garażu, oraz napisać pod spodem, kto z nas siedzi nago w studiu. I ten, kto odpowie dobrze, bo tu jest strasznie gorąco i jeden z nas się rozebrał. No, w radiu nie widać, więc no, więc musicie można, się domyślić, ale po głosie też można poznać. Taki wstydliwy ktoś. Trochę się nie spodziewałem, że mój numer też tutaj jest nagrodą w tym konkursie. To jest wasza zabawa, dlaczego mnie w to mieszacie? No jak to dlaczego? No, no właśnie, no, żeby no było... jesteś tu, siedzisz. Ale ja widzę, bo ty jesteś już żonaty, prawda to? A miałem ściągnąć, zapomniałem. Tak, prawda. Właśnie, oczywiście. To nie, to w takim wypadku zwalniamy cię z tego dziękuję. Obowiązku. Dziękuję, w imieniu swoim i małżonki. No słuchaj, no chyba, że właśnie małżonka wygra, to wtedy nic się nie stanie, jeżeli tam będzie twój numer telefonu. Numer telefonu w końcu po kilku latach małżeństwa. Może by się uczyszyła wreszcie. Twoje wszystkie numery telefonu, które skorzystać, z których może ona nie wie. Aha, no to ja bym jednak może trochę z tej drogi zszedł, nie idźmy tą drogą, drodzy panowie. To oczywiście żart. A co z tymi skarpetkami, bo to też miało być chyba jakimś tam tematem, ale to... No to wiesz, to będzie jak przyjdziemy do studia po kolejnych 4 latach. Na tą samą audycję, już w zupełnie zmienionej nazwie, ale z tymi samymi numerami. I tymi samymi skarpetkami. I z tymi samymi skarpetkami założymy te same skarpetki i wtedy zrobimy nowy konkurs i będzie trzeba odgadnąć, jakiego koloru będziemy mieć skarpetki. Ja mam takie ciemnogranatowe. Aha, czyli to za 4 lata kto zapamięta, ten dostanie nową płytkę, a my wtedy będziemy piękni, z długimi brodami, siwymi, z lepszym owłosieniem niż dzisiaj i będziemy dużo... A jeżeli chodzi o to owłosienie, nie łudziłbym się, słuchaj. Wiesz co, odbijam się tu w szybie jednak, trochę mnie tutaj zawodzi. Dobrze, panowie, to ta historia o tym kawałku Jak się nie zakochać, to było to, co mówiliście przed chwilą, czy chcecie jeszcze się czymś podzielić z nami? No ja chciałbym się podzielić z państwem oraz z tobą, redaktorze. Redaktorze? Nikt się do mnie tak nie zwraca. No bo cię nie szanują, nie szanują. My cię szanujemy, bo wiemy, jaka to jest ciężka praca, odpowiedzialna. No i jakby nie było nobilitująca, więc powinni się do ciebie wszyscy zwracać. Nawet nie redaktorze, tylko panie redaktorze. Ja się teraz wam nisko kłaniam, zobacz, tego nie widać, bo to jest radio. No to radio. Kłaniam. Słuchaj, musicie telewizję potem jakoś rozwinąć działalność artystyczną na telewizję. Musimy chyba uniwersytet trochę naciągnąć na jakieś kamery i może. No, może tak za 4 lata wpadniecie, to będzie się dużo działo w tym temacie. Wybiłem się z rytmu teraz. Czekaj. A tam w tle leci ta piosenka z Wielkiej Gry? Ta-ra-da-ta. Tak? No niestety nie, ale to chyba jest dobry pomysł, żeby może na następny raz ją przygotować. No musisz, bo się tak kojarzy. No, albo wiesz, może pomysł na nową audycję, jakiś teleturniej Wielka właśnie. Gra. Ale nie, to by było dobre, wiesz, ludzie by to... Jeśli chcecie być współprowadzącymi, to zapraszam, możemy coś tutaj wykreować fajnego. Jak się pani nazywała, która to prowadziła? Nie wiem, ale teraz sprzedaję... Violetta Villas? Nie. Podobna. Ale teraz ubezpieczenia dla seniorów sprzedaję. Z takimi kolczykami, z takimi klipsami dużymi, nie? Tak, ale to wiesz, nie jest wcale głupi pomysł, wszyscy jesteśmy absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. No jesteśmy związani z USiEM pod wieloma względami, nie tylko pod tym, że tam chodziliśmy i udało nam się ukończyć, no więc... Po wielu latach ciężkiej walki, więc może, bitew. Wiesz, napiszemy projekt, w sensie napiszemy, jak ten teleturniej jak to miałoby wyglądać i ciekawe, no może pan, bo pan Jan jest redaktorem najważniejszym, prawda? Tak, zgadza się, tak. No panie Janie, jak pan nas słucha, to niech pan o nas Panie Janie, słyszy pan nas? Prosimy. Tak, prosimy. I o catering, który zaraz tu powinien gdzieś wjechać do studia. Przerwaliśmy ci najważniejsze, no i chyba ta myśl już uciekła, tak? Znaczy nie uciekła, ale już tego nie powiem, bo znowu mi przerwiecie, więc przejdźmy do następnego tematu. Tak, to ja bym proponował przejść do następnego numeru, który jest numerem numer 3. Jeśli nie pamiętasz, to możesz sobie uczyć. Zerknąć. O tak, właśnie. Czyli rozumiem, że o tym kawałku na razie nic nie mówimy. I pytania na temat tego, co wy właściwie robicie tą swoją muzyką, też jeszcze nie zadam, bo może zadamy to za chwilę. Nie wszyscy najpierw posłuchają, jak to brzmi. Może. A potem sprawdzimy, co ta muzyka robi innym. Dłużej nie mogę. We'll be right back.
O, jak ładnie zakończyliście ten utwór. Translator uczuć, to już za nami. Numer 3 na waszej płycie. No to wróćmy do tego takiego może dosyć popularnego pytania, ale co ta muzyka robi waszym słuchaczom? To zależy którym. Tym, którym się podoba ta muzyka, to robi im dobrze. Tym, którym się nie podoba, to robi... Robi im, że tak powiem, przewrotnie niedobrze. No, no i to właśnie taką odpowiedź chciałem usłyszeć. Dobrze. Poza anteną, gdzieś poza studiem usłyszałem pytanie wam zadane. Pytanie, którego ja osobiście nie lubię zadawać, ale które często pada. Co wygracie? Jak wy byście się określili? Słuchaj no... Tylko proszę nie hejtujcie teraz. Słuchaj no... Słuchaj no, gramy po prostu fajne, największe przeboje. No nie możemy tego jednoznacznie sklasyfikować. I to będzie konkurs na trzecią edycję Wyjścia z garażu, co my gramy. I wtedy będą mogli odpisać słuchacze, jaki jest gatunek muzyczny zespołu Herzklekot. Bo na pewno nie jest to jeden gatunek. Jest ich wiele. No więc tak to wygląda. No, Prince Polo, tak? To... Kiedyś napisałem, określiłem nasz styl jako Prince Polo. Choć nie, Prince Polo? Nie, Prince Polo. Prince Polo. Prince Polo, a właśnie, też jeśli chodzi o nazwę zespołu, doszedłem kiedyś do takiego wniosku, że żeby zespół odniósł sukces, to musi mieć jakąś arystokratyczną nazwę. No nasza jest taka średnio arystokratyczna. Ser Herzklekot, tak powinno być. No, ale no właśnie, bo to zauważyłem ostatnio i patrzcie, jest tak, Prince, świętej pamięci, Queen, świętej pamięci trochę. Kto jeszcze? Król Albanii. W dalszym ciągu żyje. Myślałem, że też badasz świętej pamięci. Jak nas słyszysz, to zmień tryb życia, bo tak długo nie pociągniesz na tych odżywkach. I też do tej listy artystów świętej pamięci się szybko zapisze? No, miejmy nadzieję, że nie, no. Nie, no, życzę mu dobrze. Pozdrawiamy, no. Nawet nie obraziłbym się, jakbyśmy kiedyś nagrali wspólny kawałek z Królem Albanii. Bo w sumie czemu nie? Ale jeszcze jakiś zespół arystokratyczny. No, czekam. No, uciekł. Nie wiem. Sir Elton John. No nieważne, bo to jest nieważne. Ale właśnie wracając do naszego stylu, Prince Polo, a tak jeśli to wytłumaczyć, no to gramy no właśnie piosenki w różnych gatunkach muzycznych. Rock, punk rock, reggae, ska, dance. Floor. I to wszystko, wspólny mianownik tej różnorodności, wspólnym mianownikiem jest to, że gramy ten numer, znaczy gramy te piosenki w tym samym składzie cały czas, więc to jest tak jakby wiążącym elementem. Co jeszcze? Znaczy ja powiem, ja powiem tak, że po prostu słaba pamięć może. Ja nie skojarzyłem, że my tak określiliśmy ten gatunek, że ty tak powiedziałeś, Prince Polo. No ale jako, że jak już wszyscy radiosłuchacze wiedzą i nasi fani również, że Herzklekot wywodzi się z Cieszyna, podobnie jak ulubiony nasz polski batonik, pozdrawiamy twórców i firmę Oza, teraz już chyba Nestle produkuje, właśnie Prince Polo, no to jest świetne określenie gatunku. Jak mnie ktoś następnym razem spyta, to powiem po prostu Prince Polo. No i niech każdy się domyśla, o co chodzi. A o tym redaktor Łukasz wspomniał, tak? Czy kto dzisiaj? O tym Prince Polo? Nie, to było na zewnątrz, to w takiej dość dużej grupie rozmawialiśmy na ten temat. To o tym wspomniał nasz bębniarz Dominik Ksan Kwaśniewski. Wielkie brawa. Domin przyjechał, brawa dostał. A więc gramy różnorodną muzę, jeśli chodzi o gatunki. Wszystko jest spięte takim dowcipnym tekstem. Średnia długość refrenów w naszej twórczości to jest 3,5 słowa dokładnie wyliczone. Tak. Bo choćby translator uczuć nie ma... Nie, no ma bardzo dużo słów, ale nie ma to słowa takie znane generalnie nam, tylko zaklęte w nutach. Rock and roll w refrenach ma... Rock and roll. No to są dwa słowa. No to jest jedno słowo. Rock and roll to 2,5 faktycznie. Jak się nie zakochać ma 3 słowa, translator uczuć nic, Greetings from Jamaica. No tam jest więcej słów, tam będzie z 8, a SK... Mam. Tam są 4 słowa. Raz ja i na to, mamo moja, mamo ma, nie będzie na mnie zła. No wiesz, to wszystko jest przystosowane dla słuchacza XXI wieku. Czyli który musi szybko zapamiętać. Na temat. Tak, szybko zapamiętać, bo zaraz zmieni, wiesz, przełączy YouTube'a i... Już nie powie koledze, że albo nie zamknie sobie pod nosem. No więc może nie powinniśmy o tym mówić i zdradzać tej recepty, więc to ja już nie będę kontynuował, no. Już i tak za dużo powiedziałem, jak ostatnio na komisji śledczej. Ten redaktor Latkowski zbawia Ambergold. Myślałem, że to ty gdzieś tam na komisjach śledczych się pojawiasz, aż się zaniepokoiłem, jakie kontakty tutaj wchodzimy. Nie no, słuchaj, ostatnio się zainteresowałem sprawą Ambergold. To masz refleks kierowcy walca, powiem ci. Ale no nie, no, w sumie przesłuchania w dalszym ciągu trwają, nie? Sprawa się nie zakończyła i powiem wam, że ja nie wiem, o co tam chodzi. Myślałem, że dotyczy cię ta sprawa bezpośrednio, jakieś tam straciłeś fundusze. 100 milionów funtów w złocie zainwestował, nie? Także już wiemy, kto ufundował panu P, czy jakkolwiek on tam się nazywał, dobre wakacje w więzieniu. Dziękujemy za to. Tak więc takie szerokie zainteresowania, tak? Sprawy.
tego... Machlojki, malwersacje. Jak pranie brudnych pieniędzy, jak urzemu. Ja powiem szczerze, przepraszam, że wchodzę w słowo, ja sobie ostatnio postanowiłem też być bliżej tej brudnej polityki i założyłem Twittera, no i po trzech dniach musiałem to usunąć, bo to jednak ten poziom informacji, które na mnie spadł w jednym momencie, trochę mnie przerósł chyba, no nie wiem, to też tak a propos może. Może. Tak, nie wiem, no my... My nie twitujemy chyba, czegoś nie wiem. Dwa miesiące temu założyliśmy Instagrama, tak, już mamy 11 postów na nim, no i to jest taki krok naprzód. Ale faktycznie, no to już widzę, że jesteśmy po prostu starsi niż te młode pokolenie wyjściowe, powiedzmy 16-latków. Jak raz wpadłem do domu moich właśnie nastoletnich kuzynek i no tam mi pokazywały i tego Snapchata. A faktycznie, no ja wiem na czym to polega, ale z tego nie korzystam, a no młodzi ludzie działają. Jeszcze ewentualnie nasza klasa, nie? Nie, nasze klasy, no nie. Już nie wiem, no ktoś z tego korzysta w dalszym ciągu chyba, nie? Jest to chyba aktywne. Panie redaktorze? Chyba jest to aktywne, ale nie mam pojęcia, co się z moim kontem tam stało. Domin może korzysta z naszej klasy. Nie wiem, na co to jest. Znaczy teraz to... Domin do szkoły nie chodzi. To właśnie teraz... Nie wiem się gdzie wpisać. Teraz widzimy, w jakim wieku jesteśmy tutaj poszczególne. Nie no, słuchaj... Bo my jeszcze znamy. Wiesz, mój tata zawsze mówił, że wiek nie jest problem lat, tylko decyzji, no my akurat decydujemy się nie twitować. Może to i lepiej. Panowie, greetings from Jamaica. Tak, a to z kolei jest mój ulubiony utwór. Jakoś tak się przy nim czuję taki radosny. W ogóle to taka radosna twórczość z okolicy właśnie karaibskiej pięknej laguny. A z Cieszyna do Karaibów blisko. Z Cieszyna do Karaibów a blisko. Do samolotem, 10 minut z Katowic, Katowice-Pyrzowice, linie lotnicze LOT, Dreamliner. No nie trzeba w gruncie rzeczy nigdzie się wybierać z Cieszyna de facto, żeby być na Jamajce. Na Jamajce. No wystarczy, że za polską granicę się wybrać i już można, już jakby na Jamajce. Prawie że. No to posłuchajmy tego, co stworzyliście po drugiej stronie granicy. Greetings from Jamaica, woy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 
Greetings from Jamaica in the fire. Opa! Hey! Benz! No to jesteśmy na antenie, teraz w bardzo mocno poszerzonym składzie. Witamy naszych. Zobaczymy, czy Kinga utrzyma język ze zębami. Obiecała. Ale jest z nami, ja czuję się zawiedziony i to dość mocno przed chwilą. Zostałem tutaj skwitowany takim, a to ty to prowadzisz, a dobra, to idziemy. Nie no, panie redaktorze, słuchaj, jest super, no. Panie redaktorze, dziewczyny, tak? Dziewczyny miały do wyboru dwie bramki. Bramkę numer jeden, naszą, i bramkę numer dwa, pana. No niestety, jakoś... w mojej jest ząg, to trudno. Nie no, widzisz, w naszej jest trzech gości fajnych, a u ciebie jest tylko jeden fajny. A dziewczyny są przepadzite. Jak to się godo. I wybrały bramkę numer jeden, z czego jesteśmy bardzo radzi. I pozdrawiamy was dziewczyny. Kinga i Gosia z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brawo, wielkie brawo. Pozdrawiamy. Wielkie brawo. I one już znają odpowiedź na pytanie z waszego konkursu internetowego. Nie wiem, jak znają, to pewnie napiszą. Ale przypomnijmy, trwa konkurs na stronie Wyjdźcie z Garażu oraz na naszym fanpage'u Herzklek odpisane osobno i przez TZ. Widnieje post. Każdy, kto udostępni ten post oraz napisze w komentarzu, kto siedzi nago w tym studiu, weźmie udział w losowaniu naszej płyty Największe Przeboje. Dziękuję. No i co teraz i tu widzę, że ludzie mają jednak problem z zasadami, bo co prawda obstawiają i tu faworytem jest Wiktor Tomaszewski, ale niestety nie udostępniają posta, co ich dyskwalifikuje właśnie. A płyty aż się proszą do rozdania, gorące. Radiosłuchacze, może inaczej, radiosłuchacze i radiosłuchacze, jeżeli nas słyszycie, słychać? Okej? Okay. Raz, raz. Raz, cyk, cyk. Jeżeli nas słyszycie, to pamiętajcie, że musicie udostępnić i polajkować. A płyta się rwą, żeby... A płyta się ledwo no, w rękach. O, patrzcie jak herc klekoczą. Herc klekoczą. Uff, już nawet nie wiem, co tutaj mamy dalej na naszym rozkładzie. Panowie, no, słuchaj, to... dalej jest Rosja i NATO. Ale to nie jeszcze jeden. Wróćmy. ASK jeszcze. Znaczy było, to już za nami. Czy może ja źle czytam nie, ten tytuł, tak? Nie, dobrze, to już nie będzie. No. No, poprawnie. No to do niego też mieliśmy jeszcze jakąś dorobić na szybko historyjkę, czy nie tak. Trzeba dorabiać, słuchaj, no. ASK, czyli skrót od... Animacja społeczno-kulturalna. Jest to jeden z najpopularniejszych kierunków, które można studiować na USiU w Cieszynie. I to jest piosenka niejako przepis, co trzeba zrobić, by studiować. Mhm. Studiować w Cieszynie ASK, czyli trzeba mieć świadectwo z paskiem, być pilnym uczniem. No i wtedy może przy świat staje przed tobą otworem. Przy bardzo dobrych wynikach z matury można... I odrobinie szczęścia! Może się udać. A co trzeba zrobić, żeby usłyszeć was na żywo?
włączyć Radio Egida. Ale to, no, to wiadomo, to dzisiaj i pewnie jeszcze za 4 lata, ale co w międzyczasie, żeby was na żywo usłyszeć gdzieś grających? Niezręczne pytanie. Niezręczne pytanie zadam. Macie... Najbliższy koncert... Słychać nerwowe klikanie teraz? Tak, mieliśmy w planach zagrać w piątek w Krakowie w klubie Studio przed wielką gwiazdą polskiej piosenki, czyli Sławomirem Zapałą, lecz niestety w ostatniej fazie rozmów... Sprawa się rypła. Menago zespół nie chciał spełnić naszych warunków, dlatego musieliśmy zrezygnować. Cztery harnasie, jedna pizza... I talerz kanapek. Talerz kanapek i średnia pizza margarita. Dwie wody mineralne i margarita z pół na pół z grzybami i z szynką prosciutto. Właśnie o to prosciutto się poszło, bo to no tak, bo on myślał, że da mi zwykłe salami, a ja nie lubię z zwykłym salami, nie? Pizzy. Więc najbliższy zakontraktowany koncert to, ale przepraszam, nie zakontraktowany również, jest w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia. Jest to bodajże 3 grudnia przed znanym i lubianym zespołem Poparzeni Kawą 3. Tak, jeszcze dogadujemy kwestię szynki, ale jak wszystko pójdzie dobrze, a rokują na te rozmowy, to... Najprawdopodobniej w tym roku jeszcze w Bielsku Białej w klubie Rude Boy. To będzie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Pozdrawiam Majnowego Księcia, chociaż pewnie nie... A przepraszam, przepraszam, nie... Wiśniowego Księcia. Wiśniowego. Ale słuchajcie, bo brniemy, a ja źle powiedziałem, nie Rude Boy, a klub Miasto. Taki konkurencyjny klub, a w Rude Boyu to graliśmy chyba dokładnie tyle razy, ile Jan Paweł II miał pielgrzymek do Polski. Graliśmy tam bardzo często, ile, 7 razy? Musisz policzyć te pielgrzymki, więc... Nie, bo szwagier tak liczy za każdym razem, kiedy wychodził do toalety i wracał, to liczył jako drugi, nie? Bo mi się wydaje, że byliśmy tam 3 razy, dobra, albo 2. Sprostowanie. W samym Bielsku Białej graliśmy 7 razy, a w Rude Boyu graliśmy 2 razy. Dwa razy tylko. No. Matematyka ciężka. Tak, raz przed znanym i lubianym zespołem Bracia Figo Fagot. A drugi raz przed znanym i lubianym zespołem Baba Jaga. Baba Jaga, death metalowym składem, no legendą death metalu polskiego. Baba Jaga. Tak. Dobrze, panowie, brniemy dalej w płytę? No jak najbardziej. Przyszliśmy tu między innymi, żeby zareklamować nasze najnowsze wydawnictwo, czyli największe przeboje zespołu Herz Klekot. Cieszymy się, że Kinga i Gosia poznały już tą płytę i mają na nią ochotę. Chrapkę, mają dziewczyny chrapkę na płytę największe przeboje. Tak, no słuchaj, może opowiemy o tym, jak to wyglądało. Płytę nagraliśmy w studiu nagrań Feeling Good w nowej wsi, zwanej New Jersey, niedaleko Kentucky, czyli Kenty, miasta Kenty. Wiecie, gdzie są Kenty? Koło New Jersey. Wiemy. Między Bielskiem Białą a Oświęcimiem. Dokładnie w połowie. Realizował tą płytę realizator Remigiusz Chatka. Co mogę powiedzieć? No taka ciekawostka, wszystkie wokale na tej płycie nagrałem nago. Tak? I to wcale nie jest podpowiedź do naszego konkursu? Nago byłem w kurtce. No nie, bo nie nagrywa teraz, nie? No wiadomo. Muzyki. Byłem zupełnie nago w kurtce i w spodniach. I z diskiem figowym. No na płycie znajduje się 8 naszych największych przebojów. Jedna ballada tak de facto, czyli Persefona. Jej chyba nie zdążymy w ogóle puścić, bo ona trwa... Ona nie zdążyłaby się skończyć nawet. Ona trwa 7 minut. No spokojnie, ja mam wrażenie, że zdążymy z nią jeszcze. To może na koniec. Na sam koniec. Każdy sobie na spokojnie zdążył wyłączyć radio i kawę zaparzyć i przed kominkiem usiąść i tam przemyśleć. Ale teraz przed nami będzie Rosja i NATO. O, to też jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie. I tu ciekawostka taka. Pierwotnie piosenka miała tytuł Korea i NATO. Bo w czasie, kiedy powstawała w 2013 roku, to jednak oczy świata były zwrócone bardziej w tamtą stronę. Potem Rosja trochę zamieszała. Chociaż powiem ci, szwagierku, że jakbyśmy mieli tamten tytuł, to ten tytuł byłby bardziej aktualny chyba, nie? Kiedy teraz? No teraz. No właśnie i teraz jest tak, że teraz to się tak miesza, nie? Prawda? Raz Rosja, raz Korea. I w tej chwili w zależności od tego, co dominuje w mediach w danym dniu, no to na koncertach śpiewamy albo Rosja, albo Korea, albo uchodźcy, albo no właśnie Amber Gold. Czyli dzisiaj będzie Amber Gold i na to? Nie, dzisiaj jest Korea. Ale też coś czytałem na BBC po angielsku i właśnie tego nie zrozumiałem do końca. Nie zrozumiałem. Coś tam Trump właśnie o Korei mówił i coś tam groził palcem i chyba dzisiaj byśmy zaśpiewali Korea i na to. No to proszę, to zapowiedź jest w twoich, z twoich ust niech padnie. Może jesteśmy w Radio Egida. Na ciszy. Cześć, tu zespół Herz Klekot, jesteśmy gośćmi. Gośćmi? Gościami? Gościami. Gości nas szanowny pan redaktor Łukasz Kołodziej i w tej chwili przed państwem piosenka Korea i NATO. I NATO. Myślę, że tak O, tutaj się coś dzieje nieprzewidzianego w tyle. Trzy nogi. Trzy. To wejście jest zatytułowane. Trzy nogi. No nie będziemy chyba tego rozwijać, prawda?
Nie do końca. Jesteście świadomi, że to jest nasze ostatnie wejście antenowe. Więc jeśli mieliście... No, niekoniecznie. Następne za 4 lata dopiero. Zależy, co z tą wielką grą wymyślimy za chwilę. No muzyczka leci, już muzykę mamy. Może jakąś prowadzącą też będziemy mieli. Więc jeśli... mamy tutaj producenta studio i ona nam to wyprodukuje. Teraz trzeba tylko znaleźć... Gośka będzie kręcić kołem. Gośka będzie... Nie, tam nie ma. Nie, jest tam koło. Jest czyli, koło. Czyli Gośka kręci kołem, a Kinga... A ty jesteś kołem. Będziesz kręcić Gośka? Mamy tutaj, mamy to. Mamy obietnicę, cicho, ale była słyszalna. Panowie, tak jak mówiłem, ostatnie wejście antenowe, więc jeśli mieliście ochotę zrobić tutaj jeszcze dym na antenie, to macie ostatnie minuty szansy. I mieliśmy też reklamować was, ale może my najpierw zareklamować też usługi medyczne. Aha. Boli cię, łamie cię w krzyżu? Łamie strzyka? Masz łokieć tenisisty? Gośka, Gośka Med! Gośka Med zaprasza na bardzo przyjemne medyczne masaże. Gdzie? Wszędzie. Wszędzie. Z dojazdem do klienta. Z dojazdem do klienta. Wszędzie, no. Tak. A może tu w sumie możesz też gabinet założyć. Polecamy Gośkę. Jest świetna w tym, co robi. Robi to naprawdę bardzo dobrze. Chyba się dużo więcej rzeczy działo niż to, co widziałem tutaj po drugiej stronie szyby. Panowie, promujemy się teraz. Gdzie można o was usłyszeć, dowiedzieć się, nabyć płytę, dostać, dotknąć was, usłyszeć, nie wiem, co jeszcze. A więc tak jak mówiliśmy, najbliższe koncerty... Już to, niebawem, już wkrótce. To Bielsko... Dąbrowa Górnicza, na juwenaliach tutaj śląskich, masz załatwić nam, redaktorze. Tak no, jak myślę, się umawialiśmy. Gośka i Kinga też załatwią. Gośka załatwi na medykaliach, a Kinga na... Juwenalia śląskie, ale to Uś ma też swoje? To są od Usia. Ale to nie są wszystkich? Też. Właśnie, bo my tu jesteśmy, że tak powiem... No jesteśmy jednym jesteśmy takim zespołem, który pasuje do tego radia bardzo. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy takim studenckim zespołem, nie dość, że jesteśmy wszyscy absolwentami USIA, to w tym roku mieliśmy okazję, no zostaliśmy laureatami 3 takich festiwali studenckich. Pierwszy to był Przegląd Kapel Studenckich w Gliwicach, gdzie jedną z nagród był właśnie występ na igrach. Wygraliśmy PKS w Katowicach, tak to się chyba też nazywało, tak samo? Przegląd Kapel Studenckich. Przegląd Kapel Studenckich w Katowicach? Czy Faza? To była Faza. Faza, no w Katowicach była Faza. Jest coś takiego, Faza. PKS jest chyba w Gliwicach, tak? Się nie i PKS ma. Też wygraliśmy. No to mówię, najpierw PKS, teraz potem była Faza, to też graliśmy na Juwenaliach Śląskich, tam chyba w drugi dzień. I... Przed Wonky One, potężnym, wielkim Wonky One, pozdrawiamy. I Marianne Papro dziad, jak nas słyszysz. przed Cyber Marianem i przed tym grabarzem z Piczamy. Wybacz, Cyber Marian by nas wziął na support, nie? Co dalej? I wygraliśmy też pierwszy śląski festiwal kapel studenckich i to było na rynku w ramach festiwalu piwa. No i Gocal Fest. Ale nie, to już o tym nie wspominam, ale mówię o takich studenckich właśnie festiwalach. No dlatego jak jakiś zespół na Juwenalia, to tylko Herzklek odpisany osobno i przez TZ. No więc no, mamy nadzieję, że się spotkamy na Juwenaliach, a prędzej też. Płytę można wygrać w dalszym ciągu w konkursie. Z tego co widzę... No, marnie to widać. Post polubiły 4 osoby u nas, u ciebie nie wiem ile, pewnie z 2. Dwie osoby odpowiedziały na pytanie, kto siedzi nago, klawiszowy, ja obstawiam Wiktora, jakoś tak Dominika Banaś napisała, Michał Nowak klawiszowy, Herzklekot no tu tłumaczył. A wy dziewczyny, dlaczego nie wzięłyście w końcu udziału w konkursie? Czy wzięłyście? A to przepraszam, to musimy wejść na stronę Wyjdźcie z Garażu. A to momencik, bo ja tutaj przeglądam i... Wyjdźcie z garażu. Od razu będzie można ogłosić, chyba że dziewczyny tylko tak mówią, klikają tam niby coś tam dla niepoznaki. 3 udostępnienia, o, patrz, są. Proszę, zobaczcie. Fizycznie niestety nie mogę, ale duchem jestem z wami. Kuba Adamus, patrz, Kinga Norberczyk, nikt, A szkoda panowie. I Małgosia Bomba, nikt. My chyba znamy te dziewczyny. Lajkujemy. Tak, patrzę, to poznałem po zdjęciach. Panowie, teraz macie dość mocny zagwozdkę, kto w końcu wygrał ten konkurs. Nie, no, rzucimy monetą, proste. No, czekaj, w studiu, a co jest napisane? Czy są jakieś zasady? Nie, no w zasady to wy ogłosiliście, prawda? My też ogłaszaliśmy? Aha, no dobrze, to ja nie pamiętam, zwycięzców, ja się wybieram. Wiemy, kto odpowiedział, kto jest w finale, czyli Kinga Norberczyk i Małgosia Bomba. Bomba! A kto wygrał, powiemy na samym końcu audycji. Co jeszcze? No nie, teraz wejście z kopyta. Teraz ale jeszcze nie, jeszcze nie. Wiktor, jeszcze nie, jeszcze sobie pogadamy, myślę. Dobra, Łukasz, bo... Jeszcze macie dokładnie 2 minuty czasu na promocję samych siebie. Kuba fajnie gotuje. Aha, dobra, to ja coś Dominik skręca kable. Dobrze, a też proszę tego nie kojarzyć dziwnie. No ja ogólnie. Monika Wana napisała właśnie, pewnie redaktor, że siedzi nago. Póki nie zobaczę, to nie uwierzę. Uwaga, Waldemar Gabsdyl udostępnił, Waldek, uwaga. Waldek, nasz wielki fan. Czyli jest też w konkursie. Pewnie redaktor, ale czy napisał kto?
No poczekaj, daj mu chwilkę czasu. Najpierw musi udostępnić, a potem pisać. Ja sobie pozwolę na chwilę prywaty. Bo wiem, że słucha nas co najmniej 3 osoby, czyli pan redaktor i dwie dziewczyny. Biorę udział w plebiscycie absolwent z pasu Uniwersytetu Śląskiego, można na mnie zagłosować. Wystarczy wejść na mój profil prywatny Jakub Rzemła i tam jest link i kliknąć. Oczywiście jak wygram, stawiam absolwenta. I tu możecie mnie trzymać za słowo. Nie no, chłopie, absolwenta to może byś sobie darował. Chcąc, nie chcąc, absolwent z pasją, absolwent. To w gimnazjum można było łączyć, nie? Można głosować do końca niedzieli. Już teraz nie można. W gimnazjum już nie można pić łódki? Od kiedy? Ja od kiedy z nich widywali gimnazja. No, gimnazja, byłem w 2 dni temu na przeglądzie pieśni patriotycznej i gimnazja w dalszym ciągu istnieją. Nawet 2 klasy, 2 i 3, tylko 1 nie ma, bo jest już 7. Aj, co gimnazja istnieją tylko teoretycznie. To teoretycznie łódki też się można napić w gimnazjum. A więc słuchajcie, no to zapraszamy was na nasz fanpage Herc, klek odpisany osobno i przez TZ. Na naszego YouTube'a, na naszego Instagrama herc.klekot. Było nam tu bardzo miło, redaktor Łukasz Kołodziej ugościł nas świetnie. Tego się nie spodziewaliśmy, zaprosił 2 dziewczyny. Nie no, bo to jest ten katerik, o którym wspominał. Ale to miało nie paść na antenie. Panowie, dziękuję wam bardzo, jesteśmy mam nadzieję umówieni za te równo 4 lata na kolejne spotkanie. No a kto wygrał, to chyba będziecie musieli... Polska! Polska! Ogłosimy to na Facebooku.